miesiąc nie wygraliście chyba cenne zwycięstwo, zwłaszcza przed meczem, ciężkim meczem w Poznaniu, bo Rugby Termalika jeszcze w Poznaniu jeszcze nie ugrała żadnego punktu. Dokładnie, no sporo czasu czekaliśmy na to zwycięstwo, na pewno cieszymy się z niego bardzo, bo było nam bardzo potrzebne. No i teraz oczywiście pełni optymizmu jedziemy powalczyć na Lechu. No ale pomów teraz o meczu, od razu zaatakowaliście, ten atak wyglądał tak, jakbyście chcieli, bo no, publiczność się podobało. No myślę, że dobra pierwsza połowa w naszym wykonaniu, strzeliśmy fajną bramkę z wolnego, potem poszliśmy za ciosem, strzeliśmy drugą, ta pierwsza połowa myślę, że była pod nasze dyktando, w drugiej troszeczkę oddaliśmy pole rywalom, straciliśmy bramkę i nerwowa końcówka. No właśnie ta strona zbrojna spowodowała to, że właśnie tak bardziej asyfikacyjnie nie graliście i te... No myślę, że zawsze po bramce jakaś tam niepewność się wkrada, ale myślę, że wytrzymaliśmy to ciśnienie, tą presję i tak jak powiedziałem, no pełni optymizmów patrzymy na mecz z Lechem. 11 grało na boisku, reszta na ławce chyba, bo tam tak samo żywo było prawie jak na murawie. Dokładnie, no jesteśmy zespołem, tylko 11 może wybiec na boisko, ale każdy czuje się częścią tej drużyny i daje z siebie wszystko, nawet jeżeli jest poza boiskiem.